poprzednio w Hardline. Rozumiem, że Nels mówił coś o dealu ze Stoddardem. Przyjmuję deal. Ty i Stoddard bierzcie, co chcecie. Od wczoraj jestem waszym szefem. Tap i Tyson dorastali razem. Białe chłopaki szukali wrażeń. No i Tap wpadł. Wszystkie informacje znajdzie pan tutaj, kapitanie. Co do kurwy? Kai. Miałem nadzieję, że znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce. Zamknij się, MacGuff. How sweet the sound. Morda w kubę! Przestań do jasnej cholery! No, no i co mi zrobisz? Zamkniesz mnie? Hej, MacGuff! Daj już spokój. Nie wcinaj się, Mendoza. Jak chcesz. Dobry wieczór, detektywie. Tam. Tak, obaj jesteśmy daleko od 305. Hej! Milstein! Patrz przed siebie! Miło się rozmawiało, Tap. Hej. Tutaj odchodzi jakaś naprawdę gruba akcja. Nie mamy o czym gadać, Tap. Wyluzuj trochę, dobra? Jestem tylko posłańcem. Tyson powiedział, że... Wow, moment. Tyson Latchford? Dokładnie. Coś wreszcie do ciebie trafiło. Dobra. Więc plan jest taki najpierw. Noż, kurwa, mać. Tyson? Miałem cię ostrzec, ale... Pieprzyć to, stary. Teraz to się lepiej czegoś złap. Tap? Co u diabła? Imprezka. Mam cię. Stary, ciężki jesteś. Nie chcesz wiedzieć, jak długo trzymałem ten klucz, a już tym bardziej, gdzie go musiałem schować. Co robisz? Spotkasz się z Tysonem, przybierze ciśnienie, jak tylko zakończę tę całą dywersję z gliniarzami. Czekaj, co? Idź do wieży ciśnień. Zaraz, zaczekaj chwilę. Dokąd idziesz? Kurwa! Nie rozumiesz, co mówię? Wieża ciśnień! Ruchaj! Pieprzyć to! Dam kurwa radę! Człowieku, wrzuć na luz, bo cię zaraz zobaczą! Widziałem go! Co?
Gleb albo środka! Mam go! Kurwa! Na wszystkich jednostek, na niedzielskim respektorem. Straciliśmy kontakt z podejrzanym. Wznawiamy poszukiwania. Podejdźcie do najbliższego funkcjonariusza i poddajcie się. W przeciwnym razie zostaniecie unieszkodliwieni. Muszę w jakiś sposób odwrócić ich uwagę. Ostatnio zwinęliśmy połowę mieszkańców tej dziury za posiadanie narkotyków. Tylko połowę? Wracaj do wiadomości. Lecę. Perymetr wokół stacji benzynowej zabezpieczony. Koleś już się nie wymknie. Powiadomić górę, że strefa zachodnia zamknięta. Już wiedzą, oddział... Muszę w jakiś sposób odwrócić ich uwagę. Ostatnio zwinęliśmy połowę mieszkańców tej dziury za posiadanie narkotyków. Tylko połowę? Wracaj do grupy pościgowej. Lecę. Kondor wysadzą tego świata. Nie mam pojęcia, sir. Jesteście pewni, że koleś ma zakładników? Wypuść zakładników! Już się z tego nie wywiniesz! Mówi, jakby było ich tam więcej. Kogo jeszcze nie złapali? Woldmana i Mendoza. To było! Są tam zniszczyli. Nie chcemy wam krzywdzić! Wyjdźcie teraz, a skończymy drogę! Centrala, stracili się mnie, nie widzą cel na ziemi. Patrzymy dalej. No dobra, w jakiś tubek. Jak najbardziej. Przyszedł jedno z tych. Pytania. Co tu kurwa robisz? I skąd tapniał klucze do pierdolonych kajdanek? Panie władzo, to powinno panu pochlebiać. Poza tym tap był mi coś winien po tej całej akcji z podsłuchem. Tak, nie uciekł ze mną. Tak? Teraz przyda mu się od siebie.
To dobre miejsce na rzucenie koki. Coś o tym wiem. Słuchaj, Dubku, nie mam pojęcia, w co mnie wciągnąłeś, ale jeśli myślisz, że... Ej! Musisz teraz z kimś porozmawiać, wiesz? Masz, weź to. O co tu kurna chodzi? Widzisz ten billboard? Zaświeć tam 3 razy. Szybko. Właśnie tam masz... Tu jest niebezpiecznie. Musimy się rozdzielić. Tyson? Spotkamy się na dole. Patrz na detektory. Cholera. Zajebista. Co tu robimy, Tyson? Cierpliwości. Zobaczysz. O nie, powiesz mi wszystko teraz. Najpierw porozmawiamy o twoim świetnym pomyśle wysadzenia autobusu, w którym jechałem. No, pomysł był fatalny. Ale zadziałał. Chodź za mną. Żarty. Ta cała akcja z tapem. To od was dostał klucz? Przekupieni gliniarze. Mamy swoje sposoby. Dlatego powiem tylko przepraszam. Daj mi jeden powód, żeby ci nie przywalić. Pierwszy oddam ci. O, liczę na to. Drugi. Julian Dawes. Pomyśl tylko. Gość wygryzł mnie z interesu. Ciebie wsadził do pierdla, a na koniec wyrolował też ją. Tylko tobie możemy zaufać. Zaufanie? A co ja będę z tego miał po wszystkim? Najważniejsze, by Dawes odpowiedział za to, co zrobił. A ty zawsze byłeś prawą ręką sprawiedliwości. A gdybym wam powiedział, żebyście się pierdolili? To się pójdziemy pierdolić. Co? A ty dostaniesz nowe pasiaste wdzianko. To naprawdę taki trudny wybór?